I teraz możemy wrócić znowu do naszej przestrzeni i na chwilkę ten czas, pokazać, jak ten czas działa. Mhm. Ten czas, chyba najprostszą, ja mam tu kilka kartek. Okay. I teraz wyobraźmy sobie, że każda z tych kartek to jest nie tylko wysokość, nie tylko długość, ale też głębokość. Mhm. Że to jest taka karta... No to masz tutaj taką kartkę. No to mam taką kartkę, tak? Tylko, że to teraz, no to jest taka kartka. A tu masz drugą. A tu mam drugą. Tylko wyobraźcie sobie, że to takie same są. Że to są takie same kartki. I przejdźmy teraz z naszą wyobraźnią do tego, że wyobrażamy sobie, że tam jest coś w głąb. Ale mamy to wiesz co? Zanim to zrobimy, to ja mam sprytny pomysł, jak to zrobić tak, żeby fajnie pokazać to na przestrzeni wymiarowej. Aha. I żeby łatwiej było ten. Więc tutaj jest moment, żeby wejść do świata płaszczaków. Czyli cofniemy się na chwilę do dwóch wymiarów, do tej kartki, o której mówiłeś. Tak. I do istot, które gdzieś tam one są, już nie pamiętam teraz, kto tę książkę napisał a propos Pop Science, ale to było właśnie w świecie płaszczaków i to była taka książka popularno-naukowa, de facto, która trochę te płaszczaki, wymiary... Płaszczaki bardzo często są wykorzystywane w tym, żeby pokazać, jak wygląda geometria wszechświata. W jaki sposób? To teraz poproszę tablet i tutaj mamy świat płaszczaków. No i mamy sobie jakiegoś tam płaszczaka, który sobie istnieje i jest prawdopodobnie byłby jakimś takim oglutem. Może nawet... Tylko szerokość i długość, nie ma wysokości. Więc ja bym zrobił takiego gluta, żeby mógł trawić, bo jak go przetniemy układem pokarmowym, to się rozpadnie na dwie części, nie? Więc nie może mieć ujścia. Musi tutaj coś wpadać, tu sobie zachodzi trawienie, prawda? I później jest wydalanie tym samym miejscem. Ale już nie wchodźmy w biologię płaszczaków, bo to są tylko wyimaginowane istoty. W każdym razie płaszczak żyje sobie w dwuwymiarowej przestrzeni, on sobie ma swój domek, prawda, płaszczakowaty, tutaj jest wejść, on sobie do niego wchodzi, wychodzi, cuda się dzieją. I nagle przez ten ich świat płaszczakowy przechodzi kula na przykład, nie? Trójwymiarowy obiekt. Z perspektywy płaszczaka to będzie najpierw kropka, bo szczyt tej kuli przez płaszczyznę jego świata się pojawi. Kropka będzie się powiększać, powiększać, powiększać aż do średnicy tej kuli, bo kula przechodzi po prostu, o, jak to jest płaszczyzna, no to kula najpierw dotyka, tak, a potem gdzieś tam przechodzi sobie w ten sposób i tu jest ta jej średnica, nie? A potem przechodząc dalej w górę, no będzie się to zmniejszało i zmniejszało i zmniejszało i zmniejszało, aż osiągnie gdzieś tam, prawda, znowu będzie ten dolny wiechorek. Zniknie, tak. Dokładnie. I teraz możemy przejść do tego, co mówisz, bo my będziemy oglądać dokładnie to samo z perspektywy trójwymiarowych istot, co ktoś, no bo my będąc w trójwymiarze, teraz widzimy to z góry i widzimy całość. Możemy obrócić sobie to, nie? Bo... Jedna kartka to jest ten jeden moment. Dokładnie. To jest ten jeden moment, tak jak tę kulę pokazywałeś, cały proces trwa w czasie. Ale wszystkiego. Tak, proces, to jest ten jeden moment, to jest następny moment. I następny moment. Mhm. I jeszcze następny. W momencie, gdy płaszczak się przemieszcza, no to z punktu widzenia takiego, kiedy nie myślimy o czasie, no to on zmienia te współrzędne. Oczywiście cały czas z tyłu głowy mamy też ten trzeci wymiar, no bo my możemy podskoczyć, my możemy pójść, wjechać na pięterko, tak? Dokładnie. Natomiast no, musimy to zredukować, bo inaczej ciężko nam to sobie wyobrazić. No i dla nas ten czas to są te kolejne momenty. I teraz popatrz, z jednej strony ten czas, ten najmniejszy czas Plancka, to jest ta jedna karteczka. Mhm. To jest ta jedna karteczka, która mija. Następny moment Plancka, czyli to 10 do minus 44, 43 sekundy, kolejna kartka i tak dalej, i tak dalej. Trochę jak tomograf komputerowy, nie? Warstwa tak, po warstwie. Warstwa po warstwie to w ten sposób działa. No i to pytanie brzmi, jak bardzo, właśnie na ile tych kartek możemy podzielić, jak wyglądają te procesy, ale przede wszystkim pytanie brzmi, no bo ten czas, on sobie płynie. I to, czy będzie bardziej czy mniej pocięty, my oczywiście tego nie zauważymy, bo nasza percepcja sięga może ułamków sekund. Nasze najdoskonalsze przyrządy pomiarowe to jest, proszę zauważyć, nie wiem, jedna miliardowa sekundy, tak?
to jest gdzieś mniej więcej, milion to jest 10 do, do 6, tak? Czyli 1 milionowa 10 do minus 6, do minus 6, do minus 6, czyli wychodzi 1 miliardowo-miliardowa. O, 10 do minus 18. I koniec. To jest dokładność obecnie tak zwanych zegarów atomowych, optycznych, fontan optycznych, które jest jedna zainstalowana w PCSS-ie w Poznaniu, inna jest zainstalowana w Borówcu, w Obserwatorium Polskiej Akademii Nauk. Tam też jest jedna ze stacji LOFAR-u. I robiliśmy o tym odcinek, więc poszukajcie sobie, jak chcecie wiedzieć, co to jest fontanna optyczna. Tak, więc to są tego rodzaju dokładności. Taki czas teraz właśnie w Polsce też jest projekt realizowany, gdzie tak dokładny czas jest wstrzykiwany do internetu. Oczywiście nie każdy będzie mógł w swoim komputerze tak dokładny czas uzyskać, bo trzeba mieć u siebie w domu zegar wodorowy, żeby to wszystko ogarnąć. Nie takie rzeczy się robiło. Natomiast jest ten inny problem, bo te płaszczaki żyją w tej przestrzeni XY i problem jest taki, że ta oś X jest podzielona na elementy, które są tymi odległość między jedną kreseczką, a drugą to jest ta odległość Planka. I w X, i w Y, i w Z. Tak? Jeżeli rozszerzymy to na trzeci wymiar. No tak, to tak jakbyśmy sobie wyobrazili teraz, taką kostkę, wiesz, złożoną z malusieńkich kostek. I to jest teraz, ta nasza przestrzeń trójwymiarowa. I teraz właśnie, jeżeli 10 do minus 18 to jest nasz kres, jeśli chodzi o odległości, to dużo, dużo jakby wyższe wartości. 10 do minus 12, tak, jakieś pikometry, tak, no, mamy w komputerach te struktury, które są, nie wiem, w tej chwili kilka nano, tak, to są odległości ścieżek w tych procesorach w środku. Takie jesteśmy w stanie elementy budować. Jesteśmy w stanie mikroskopami optycznymi obejrzeć jakieś tam struktury atomowe wręcz, ale atomy mają rozmiary 10 do minus 10 metra. 10 do minus 14 metra to jest jądro atomowe. A my jesteśmy na poziomie 10 do minus 30 metra, czyli jeszcze o, zobacz, 20 rzędów wielkości. To jest tak mała wartość. No i pytanie brzmi, jak tam jest? Jak to wygląda? I co, mamy na ten temat jakiekolwiek hipotezy, czy mózg tak jest rozpłaszczony? Że tak mamy pewne hipotezy. Te hipotezy są jakby czystą fantastyką, tak? Są czystą fantastyką, dlatego że są absolutnie niesprawdzalne, bo my nigdy nie zbudujemy mikroskopu. My jedynie możemy budować najpierw hipotezy, a potem na ich bazie jakieś teorie, takie dosyć rozsądnie działające matematycznie, które pokażą nam, że z tego modelu może wyrosnąć coś, co opisuje już to, co jesteśmy w stanie ogarnąć. Tu warto powiedzieć, dlaczego mówisz, że nigdy z taką pewnością nasze wszystkie możliwości detekcji polegają na uderzaniu de facto cząstką w cząstkę. Tak. A nie ma tak małych cząstek. Tak, my jesteśmy na etapie, znaczy na poziomie miejsca, gdzie w zasadzie jest tylko jakiś matematyczny konstrukt, który my sobie wyobrażamy. Wyobrażamy sobie, że on jakoś wygląda. Gdzie mamy do czynienia nie z punktami, ale z obiektami tak małymi, że one stanowią dla nas ten układ odniesienia, ten układ współrzędny. Mikroskop strunowy. Mikroskop strunowy. To który, nie mówmy nigdy, który bo nazwiemy, będzie nam głupio. Tak. Jeżeli jeszcze kurczę, nie daj Bóg, wymyślą nieśmiertelność i będzie nam głupio. No tak. Później nam powiedzą, a wy tam 12 tysięcy lat temu powiedzieliście, że nigdy nie będzie, a tu mikroskop strunowy, ja nawet mam dla niego nazwę. Strunoskop. Gitarra.